Na skrzyżowaniu europejskich szlaków handlowych w stolicy Słowenii, Lublanie, znajduje się ważny ośrodek przemysłu elektrotechnicznego. Historia firmy Kolektor Etra sięga roku 1933, kiedy to powstał zakład usługowo-remontowy transformatorów. 20 lat później został wyprodukowany pierwszy transformator. W latach 60. firma za pośrednictwem licencji francuskiego Alstom Savoisien udoskonaliła się w produkcji transformatorów o mocy do 150 MVA i napięciu znamionowym 145 kV. Po roku 1990 fabryka pod nazwą Etra 33 była uznawana jako kompetentny i przyjazny dla klienta partner biznesowy. W 2010 roku stała się częścią koncernu technologicznego Kolektor i zmieniła swą nazwę na Kolektor Etra. Od tego czasu Kolektor Etra produkuje transformatory do 500 MVA i 420 kV. Oprócz transformatorów mocy, Kolektor Etra produkuje transformatory specjalne, takie jak transformatory piecowe i prostownikowe oraz transformatory do systemów kontroli równomierności obciążenia sieci przesyłowej. W wyniku dynamicznego rozwoju i zastosowania licznych rozwiązań innowacyjnych spółka Kolektor Etra stała się jednym z najważniejszych dostawców transformatorów high-tech w Europie. W Wydziale Rozwoju i Technologii zatrudnieni są doświadczeni pracownicy, których wspomaga zespół młodych inżynierów. Współpracują oni ze specjalistami kilku uczelni wyższych, co jest gwarancją utrzymania postępu technologicznego. Wykonywanie kompleksowych analiz i symulacji już w fazie projektowania zapewnia uzyskiwanie zaawansowanych technologicznie produktów spełniających najwyższe wymagania klientów. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości blach transformatorowych, perfekcyjnemu wykonaniu technologicznemu oraz systemowi ich układania metodą step-lab osiągnięto minimalne straty i niski poziom hałasu rdzenia magnetycznego. Zwartość konstrukcji części aktywnej oraz znajomość naturalnych częstotliwości i obszarów rezonansowych pozwala na skuteczne kontrolowanie wibracji. To dodatkowo zmniejsza hałas i wydłuża okres użytkowania transformatora. Uzwojenia transformatorów o wyższej mocy optymalizuje się w zależności od napięcia, prądu oraz warunków dynamicznych i termicznych transformatora. Po zakończeniu nawijania przeprowadzany jest proces termicznej stabilizacji izolacji, co pozwala osiągnąć wymaganą geometrię uzwojenia. W celu wyeliminowania wilgoci z izolacji transformatora przeprowadza się w komorze podciśnieniowej sterowany komputerowo proces suszenia z użyciem par naftowych. Proces ten znany jest pod nazwą suszenia w oparach sorbentu. Cały proces montażu transformatora wykonywany jest w pomieszczeniach, które są fizycznie i optycznie czyste. Przy montażu końcowym transformatorów zapewniona jest wilgotność pomieszczeń poniżej 15%, co jest wynikiem ich uszczelniania zgodnie z normą EN 13829 i zastosowania mocnych osuszaczy powietrza. Dzięki temu uzyskano przedłużony czas użytkowania transformatora. Laboratorium z najnowocześniejszym wyposażeniem jest niezbędnym warunkiem postępu technologicznego przedsiębiorstwa, ponieważ umożliwia przeprowadzanie dokładnych pomiarów i otrzymywanie wiarygodnych wyników. Wyposażone jest ono w urządzenia, które wymagane są normami międzynarodowymi, a także w sprzęt, który jest owocem własnego, innowacyjnego podejścia firmy. Nasz profesjonalny zespół serwisowy jest odpowiednio wykształcony i posiada certyfikaty do montażu transformatorów w różnych, nawet najbardziej wymagających lokalizacjach na całym świecie. Nasz zespół używa najnowocześniejszych narzędzi i środków ochrony indywidualnej zgodnie z aktualnymi obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Do sterowania i obsługi transformatora oferujemy zaawansowane systemy monitoringu, które umożliwiają pomiar, rejestrowanie i prezentowanie danych eksploatacyjnych, ich przechowywanie i przetwarzanie. System ten umożliwia monitorowanie kluczowych parametrów, wykrywanie usterek i pomoc w planowaniu prac konserwacyjnych. Prowadzimy również działalność usługową dla transformatorów różnych producentów. Serwisowanie wykonujemy zarówno w terenie, jak i w warsztacie macierzystym.
Nasz zespół serwisowy wyróżnia się szybką reakcją, profesjonalnym podejściem do wykonywania przeglądów i napraw w uzgodnionym terminie. Procesy biznesowe są przeprowadzane zgodnie z normą ISO 9001 dla systemu zarządzania jakością, ISO 14001 dla systemu zarządzania środowiskowego oraz ISO 45001 dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Środki, które inwestujemy w edukację i dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników, to inwestycja dająca pozytywne efekty. Dzięki zadowolonym i zdrowym pracownikom osiągamy cele, które przyczyniają się do pomyślnego rozwoju w przyszłości. Udoskonalamy je w oparciu o kompetencje techniczne, jak również o partnerskie podejście do klienta. Zdajemy sobie sprawę, że partnerski stosunek i wzajemne zaufanie są podstawą długotrwałej współpracy. Nasze produkty sprzedawane są w ponad 40 krajach na całym świecie, na 5 kontynentach, na platformach przybrzeżnych, w elektrowniach wodnych, elektrociepłowniach, w elektrowniach jądrowych, w środowisku korozyjnym kompleksów przemysłowych, w tropikalnej dżungli, na pustyni oraz na zimnej północy i nad brzegiem morza. Kontynuację naszego rozwoju opieramy na ponad 85-letniej tradycji w branży przemysłu elektrotechnicznego. Ciągły wzrost budujemy poprzez systematyczne kształcenie kadr oraz współpracę z instytucjami badawczo-rozwojowymi, jak również we współpracy z klientami. Dbając o zrównoważony rozwój i w trosce o środowisko. Transforming Future. Kolektor Etra.